właśnie wyjeżdżamy z hotelu. Wyjechaliśmy z hotelu, udajemy się teraz do kościółka, gdzie w XIX wieku podobno piorun zabił pastora, czy tam księdza, który głosił kazanie. Ciekawe, co on wtedy mówił na tym kazaniu. Teraz idziemy właśnie do tego kościółka. Dobrze, że nie wzięliśmy z sobą Luny, bo by nie mogła zwiedzić. Zobaczymy w środku. Zobaczcie, jakie piękne. Jeszcze taką fajną ciekawostką w Jeleniej Górze jest to, że parkingi płatne w mieście są tylko od poniedziałku do piątku, weekendy nie płacimy za parkowanie. To jest super. Jak kanał szczepiamy się, to i co? To i musi być Zamek Książ! No, parking przy Zamku Książ na cały dzień kosztuje 15 zł. Na zamek! Idziemy na zamek. Zobaczcie, jakie piękne. O, jakie piękne drzewo. Tak to musi być ślicznie latem. Michalina już pobiegła. Zobaczcie. Taką alejką sobie idziemy w kierunku zamku. Karinka? Michalina, widać, że szczęśliwa. Zobaczcie, tam się wyłonił Zamek Książ. No i bilety żeśmy kupili. Mamy podziemia na 13:30. Pani nam doradziła, żeby o godzinie najpierw sobie iść na zamek zwiedzić. Tutaj się kupuje bileciki, a tędy wchodzimy już na zamek. Bilet całodniowy na zamek 69 zł na cały dzień, ulgowy 79 dla dorosłych.
zakończyliśmy zwiedzanie zamku Wciąż. Czekamy teraz na zwiedzanie podziemi. Godzinkę czasu, napijemy się herbatki. O. Słoneczko sobie siedzimy. Jak Ci się zamek podobał, Michalinka? Fajnie. Mama, Ci się podobał zamek? Bardzo ładnie i fajne opowiadanie, jak takie audiobookowe dla dzieci. Bardzo fajnie się słuchało, prawda mi się? Mhm. Podobał Ci się? Jak ten? Julek? Podobało Ci się to audiobookowe? Mapa. No i Miśka ma taką mapę. Idziemy teraz zwiedzać podziemia. Podobno jest mega, mega fajnie. Zamek zwiedzony. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. A tutaj nad nami helikopter lata. Coś ostatnio nas helikoptery prześladują. W Zakopanym jeden żeśmy widzieli, na drugim spadł. Taką drogą. Znajdujemy się na głębokości 50 metrów pod dziedzińcem honorowym, w tunelach, które powstały pod koniec II wojny światowej. Znana nam obecnie powierzchnia podziemi to 3200 metrów kwadratowych. Wyszliśmy z podziemi. Jak było? No, robi wrażenie. Poznałem jasnowidza. Centralnie skóra ścierpie. Wyczuwa 400 osób nieżyjących, że były zabetonowane.